Witam Państwa serdecznie w Cafe Caroline w Krakowie, a naszym dzisiejszym gościem jest Pan Wacław Krupiński. Witam Pana bardzo serdecznie i nie jest to miejsce przypadkowe. Proszę nam przybliżyć. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Pozdrawiam tych, którzy nas będą oglądać, a miejsce jest faktycznie dla mnie szczególne i takie już, no, mimo że to nie tak wiele, bo to jakieś 2 lata chyba za chwilę miną, ale darzę to miejsce takim sentymentem już, bo to jest taka moja nowa działalność w ostatnich latach, kiedy mam okazję tu w tej kawiarni u pani Karoliny Witek, która jest jednym z krakowskich ważnych i poważnych i docenianych mecenasów sztuki. I tu w tej kawiarni, która nawet nie tak dawno dostała tytuł miejsca przyjaznego seniorom, pani Karolina właśnie kiedyś bardzo długo, 2 razy w miesiącu, ostatnio raz w miesiącu, mnie tu zaprasza, a ja mam okazję zapraszać rozmaitych artystów w tym miejscu. Tak, na tej scence, tam potem te tak, zdjęcia. Zdjęcia na ścianach, zdjęcia na ścianach przypominają te spotkania. No, byli tu od Anny Polony po Jerzego Trele, od Krzysztofa Globisza po Leszka Piskorza, od Haliny Kunickiej, Panny Seniuk, od Andrzeja Seweryna po... No teraz będzie Maria Meyer, gwiazda Teatru Rozrywki w Chorzowie. No długo, długo by wymieniać, bo to rzeczywiście był Marcin Daniec, był Leszek Wójtowicz, był Leszek Długosz i tak dalej. Właściwie wszyscy ludzie, którzy mnie interesują zawodowo, właściwie mogę powiedzieć śmiało, że stosuję takie samo tutaj trochę kryterium doboru. No oczywiście jakieś tam pewnie były wyjątki, bo mnie tu kolega Łukasz Lech wspiera. Takie samo kryterium jak w życiu jako dziennikarz stosuję, no czyli rozmawiam z tymi, z których jestem ciekaw, albo których chcę poznać, albo którymi chcę mieć przyjemność rozmowy. I na ogół to się udawało. Panie Wacławie, jestem znanym dziennikarzem krakowskim. Rozmawiamy dzisiaj o etosie zawodu dziennikarza. I właśnie zanim przejdziemy do tego najważniejszego tematu, chcielibyśmy przybliżyć Pana biografię, Pana sylwetkę. Krótko. Pan pochodzi z Krakowa. Krótko, Krakus, potem była 8 liceum, potem była... Ale nie byle jakie liceum. No, przypomnijmy, że między innymi ukończyli je Andrzej Zaucha. No tak, chodził tam Andrzej Zaucha, tego liceum, Krzysztof Globisz, tam jeszcze paru jakichś znanych koleżków, pani sędzia Jadwiga Suchowa. No tam jeszcze parę osób by się znalazło. I potem UJ, polonistyka. W moich czasach to nie było specjalnie wcenione liceum, ale dzisiaj jest, co mnie cieszy. Potem był uniwersytet i w trakcie polonistyki już właściwie wiedziałem, że dziennikarstwo to jest to, co mnie interesuje. A w liceum jeszcze nie? Nie. Byłem młody, głupi, nie wiedziałem nic o świecie. Dopiero na studiach gdzieś z przypadku, jak to wszystko w życiu. I jak to się trafiłem do klubu dziennikarzy studenckich. Tam zacząłem pisać, zacząłem potem redagować taką jednodniówkę, ale to była na całkiem dobrym poziomie. Magazyn studencki, no a potem już był student, który był dla mnie takim naprawdę drugim uniwersytetem, bo to były lata, jak ja wszedłem do studenta, 75 rok, Jan Pieszczachowicz był naczelnym. Tam wtedy miałem okazję, przyjemność i zaszczyt, i długo by jeszcze o tym mówić, poznać takich ludzi jak Adam Zagajewski, jak Konhauser, Janusz Anderman, Nyczek, Poprawa, no, Bronek Maj, potem Jurek Pilch, to byli moi koledzy z tej samej niewielkiej redakcji, która mieściła się przy Rynku Głównym, tam gdzie od lat ma swoje królestwo profesor Puruchla, czyli gdzie mieści się Międzynarodowe Centrum Kultury. Tam pan szlify zdobywał dziennikarskie pierwsze, no tak? Tam właściwie te parę lat spędziłem do stanu wojennego, bo jak stan wojenny nastał, to nas ochoczo władza rozpędziła i zamykając pismo, myśmy wtedy byli dość odważni. Jak na pismo młodej inteligencji przystało i myśmy wtedy jak już można było znaczyć, był taki moment w dziejach polskiej prasy wtedy, że po sierpniu od pewnego momentu redakcje mogły znaczyć ingerencję. Oczywiście najczęściej tego nie robiły, bo to jednak było bardzo niewygodne dla naczelnych, mówiąc delikatnie, a myśmy to robili. Kolega Janda był wtedy naczelnym i myśmy znaczyli wszystkie możliwe ingerencje, jakie cenzura dokonywała w tekstach, a dokonywała ich ogromnie dużo, bo myśmy pisali dość bezogródkowo. Czyli starali się na tyle, na ile wtedy się dało, no bo jednak cenzura była. Staraliśmy się pisać odważnie i szczerze. No więc tych ingerencji było wiele. Po tym, jak już nas zlikwidowano, już nie pamiętam, kto to powiedział, że myśmy mieli więcej ingerencji znaczonych niż Tygodnik Powszechny. A to przecież Tygodnik był wtedy takim uosobieniem wolnej prasy, na ile.
prasa mogła być wtedy wolna. Czy potem pan przyszedł już do Dziennika Polskiego? Tak, potem mnie redaktor Niemiec, dziś się spotkałem nawet z nim na chwilę, potem mnie redaktor Niemiec wziął do Dziennika Polskiego, trafiłem, jak ja to mówię, trochę jak ktoś, kto biegał na 10 km, a nagle przeszedł do sprintu, bo ja z dwutygodnika trafiłem do Dziennika jako redaktor depeszowy, no, czego się musiałem od moich znakomitych starszych kolegów nauczyć. No a tam się już liczy minuty, a nie dni. Więc to było lekkie wariactwo, ale równocześnie bardzo szybko gdzieś tam zacząłem no, cały czas pisać. Ja byłem zawsze dziennikarzem piszącym i redagującym. Ja w studencie też byłem, pisałem, ale potem byłem sekretarzem redakcji przez 3 lata. Ile lat pan był w Dzienniku? A w Dzienniku? No w Dzienniku minie. W Dzienniku 1 kwietnia, nie wiem kiedy to zostanie wyemitowane, 1 kwietnia minie 30 lat, jak wróci. Jak trafiłem do Dziennika, no i mówię, no i tam zacząłem dość szybko pisać, dość szybko to właściwie gdzieś coraz bardziej zawężałem, aczkolwiek długo pisałem jeszcze paru innych rzeczach, ale coraz bardziej zawężałem do kultury. I to ja taka moja ulubiona fraza, już potem od lat nieaktualna, że ja byłem nieistniejącym kierownikiem nieistniejącego działu kultury w Dzienniku Polskim. Tak było długo, 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 no aż w grudniu 99 pan Czesław Niemczyński postanowił zmienić mój zakres czynności. Zostałem kierownikiem działu kultury i tak oto powstał po latach przerwy, bo przecież kiedyś był dział kultury w Dzienniku ponownie, a ja zostałem jego kierownikiem i właśnie nim być przestałem. Panie Wacławie, nie jest pan nie tylko dziennikarzem, ale także zajmuje się pan pracą redakcyjną. Redaguje pan wspaniałe książki. Pokażemy tutaj parę tytułów, których pan jest właściwie autorem, można by rzec. No nawet na pewno jestem autorem, tak. Tej już nie ma. Głów piwnicznych już nie ma. Wydawnictwo literackie to mój debiut. Wdzięczny jestem, że wydało. Książka się rozeszła, wiem, że nie ma. Mnie się parę miesięcy temu w jednym z antykwariatów udało nabyć egzemplarz w stanie bardzo dobrym. Dziś go komuś podarowałem, zostałem z jednym, jedynym egzemplarzem. I tak sobie myślę, że teraz go muszę szczec jak ochka w głowie, bo pewnie już to książka nigdy nie zostanie wznowiona, więc to są moje głowy piwniczne, przejaw mojej słabości i moich kontaktów przez lat, no wiele, wiele z piwnicą. Panie Wacławie, jeżeli chodzi o pana dorobek redakcyjny i dziennikarski, jest z pewnością imponujący, ale jest pan także osobą szalenie opiniotwórczą w Krakowie. To znaczy, nie boi się pan prezentować własnego zdania merytorycznie, podpartego, na różne wydarzenia kulturalne i artystyczne. I w zasadzie każdy liczy się z tą opinią i jest pan jedną z niewielu ostatnich osób, które nie boją się tego zdania wypowiadać. Dzisiaj jest taki syndrom takiego strachu przed wypowiedzią opinii, żeby się komuś nie narazić. Czy to nie jest jakiś już syndrom upadku z tego zawodu? No to długo by rozmawiać i 5 wątków naraz. Zacznę od tych miłych słów dla mnie. Wie pani co, ja tak nieraz słyszę, że to tak jest, ale powiem pani Elżbieto, że właściwie to jest miłe, ale jak siadam i piszę, jak coś mnie poruszy i piszę, to mnie nie interesuje właściwie, czy to zostanie odebrane pozytywnie, negatywnie. Ja wiem, że parę osób się obraziło na mnie i nie mówimy sobie dzień dobry, kiedyś sobie mówiliśmy dzień dobry, ale to znane nazwiska, nie będę im reklamy robił, bo wyglądałoby na to, że sam sobie robię reklamy przy pomocy nazwisk znanych w całej Polsce. Ja wiem jedno, że po prostu staram się pisać to, co naprawdę myślę. Oczywiście nie będę udawał, że jestem dziewicą i przyznam się do tego, że pewnie raz czy drugi nie napisałem, po prostu z jakichś tam towarzyskich powodów, powiedzmy. Natomiast no, często jest tak, że przykładam kolegom. Jak się długo żyje tak jak ja, jak się w tym środowisku kulturalnym czego obraca, z konieczności zna się niemal wszystkich, z przyjemnością wieloma z tych osób nieraz i napiłem się wódki, no ale potem przychodzi taki moment, tak jak ostatnio, że wychodzę ze spektaklu i no co z tego, że ja znam tego człowieka i strasznie go lubię i że cenię jego parę innych rzeczy. Natomiast tu zobaczyłem spektakl, który mnie poraził swoją, ja wiem jak to nazwać, no wszystkim właściwie, tym, że był nudny, nijaki i tak dalej, i tak dalej. Żeby zamknąć ten wątek, może się długo bo o tym rozmawiać.
nie mnie oceniać, jaki jest tego efekt. Natomiast ja na pewno staram się pisać zgodnie z własnym sumieniem. To strasznie górnolotnie brzmi, to może powiem inaczej, zgodnie z jakimś tam przez lata już we mnie zapisanym kanonem estetycznym. To jest kwestia wrażliwości, smaku, no nie wiem, jakiegoś tam gustu. Ale oczywiście nie mówię, że się ze mną trzeba zgadzać. Staram się, jeśli piszę krytycznie, zwłaszcza powiedzieć, dlaczego mi się nie podobało. Oczywiście też to pewnie zdarzyło się, że gdzieś tam nie do końca wyeksplikowałem, dlaczego tak sądzę, a nie inaczej. No ale to no, faktycznie to, no, gdzieś tak słyszę nieraz, że ktoś tam z tym moim zdaniem się liczy. Panie Wacławie, tu dochodzimy właśnie do tematu naszego spotkania, do etosu zawodu dziennikarza. Głównym, właściwie podstawą etosu dziennikarza jest uczciwość. Jak to się ma teraz do dzisiejszych czasów, gdzie jest taki wszechpanujący relatywizm? O, strasznie trudny wątek, wie pani co. Czy dziennikarstwo to jest zawód trudny czy łatwy? Nie, to jest zawód przede wszystkim przyjemny, przynajmniej mnie się udawało przez 36 lat chodzić do pracy z przyjemnością. A odpowiedzialność za słowo? Za konsekwencje słowa? No to jest oczywiste. No to tak jak się nie dyskutuje o tym, że nie wiem, schabowego wypada jeść nożem i widelcem, a jak mnie kiedyś uczono ryby widelcami dwoma, a dzisiaj jak widać i słychać, już są noże i też się rybę je nożem. Wie Państwo, ja też mam takie poczucie, że ja być może z racji jeszcze wielu gdzieś tam ostatnich miesięcy w mojej biografii zawodowej pewnie mam wyostrzony i może nawet lekko podszyty goryczą sąd. Bez wątpienia etos tego zawodu zmienia się, by nie powiedzieć, że upada. Ale też szczerze muszę powiedzieć i świadomie, że przecież wystarczy popatrzeć na środowisko aktorskie, które trochę znam. I zwłaszcza starzy aktorzy mówią, jak było i jak jest. I to są zupełnie dwa inne światy. Podobnie by można pewnie to odnieść do innych zawodów. No ten świat, ten wyścig szczurów, ta McDonaldyzacja w kulturze, to umasowienie. Komercjalizacja. Ta komercjalizacja, to, że się nagle w kulturze głównie liczy prawo popytu i podaży. Prawda? To bez wątpienia zmienia wszystko, co wokół nas i pewnie zmienia też zawód dziennikarski. Ja patrzę na znacznie młodszych kolegów i widzę, jak oni świat postrzegają i widzę, że mi kolega mówi, że to bardzo niedobry film, ale potem już tego nie napisał, tylko napisał jakieś okrągłe zdania. No właśnie, nie wychylają się? Czy to jest... Panie co, nie wiem. Nie chcę za nich mówić. Ja wiem, że... Znaczy ja widzę jedno, że to się zmienia. Ale to się to zmienia dlatego, że kiedyś do zawodu dziennikarskiego znacznie trudniej było wejść. To no był właśnie, zawód czy dziennikarzem dość, każdy może zawód, zostać? A dzisiaj jest śpiewać każdy może, naprawdę. Wystarczy skończyć studium dziennikarskie? Nie, wystarczy nic nie skończyć, wystarczy chcieć pracować za obraźliwe pieniądze, bo to tak naprawdę dzisiaj jest. I no już. Nie wychylać się. No oczywiście jakoś tam nie, no oczywiście no coś tam trzeba umieć, no coś, jakieś tam predyspozycje, choćby do w miarę poprawnego pisania trzeba mieć. Ale generalnie jest to już inny świat, znaczy to, oczywiście. To jest pewnie tak jak wszędzie, no są tacy i są tacy, jak w każdym zawodzie. Są fantastyczni, zdolni, wrażliwi, uczciwi, oddani temu, co robią i są ludzie, którzy traktują to jako chwilową przygodę. Przecież moje 30 lat w Dzienniku Polskim, no z dwuletnią przerwą na czas krakowski, daje mi wystarczającą perspektywę, żebym pamiętał niemało, często bardzo zdolnych ludzi, którzy wpadli do tego zawodu na rok, dwa, trzy, powąchali, polecieli dalej. Są dzisiaj zupełnie w innym miejscu. Być może jest im nawet lepiej. Finansowo na pewno. Zawód dziennikarski jest dzisiaj też zawodem, zwłaszcza w takim miasteczku jak Kraków. Ja mówię świadomie miasteczku, to jest moje rodzinne miasto, ale to jest miasto, które niestety, jak chodzi o prasę, o media, to jest coraz bardziej prowincja. A w związku z tym
najprostszą i najbardziej odczuwalną konsekwencją tego jest fakt, że tu się dziennikarzom nie płaci. Bo jak są trzy gazety na krzyż, no to po cholerę, prawda? No właśnie, panie Wacławie, jak to jest? Czy dziennikarz może, czy powinien tylko relacje beznamiętne jakby wypisywać? Czy powinien też przekazywać swoje własne zdanie na temat danego wydarzenia, licząc się z konsekwencjami? Bo mnie się wydaje, że ta druga droga powinna być bardziej stosowana, bo dziennikarz ma prawo do wypowiedzi, do ukierunkowywania gustu czytelnika, prawda? Bo to jest bardzo ważne. To zależy, jakim dziennikarstwie będziemy mówić, bo jednak to jak to zależy, czy to jest dziennikarz, który zajmuje kulturą, czy to jest dziennikarz, który zajmuje się polityką, czy ekonomią. Ja generalnie uważam, że własne zdanie trzeba mieć. Oczywiście, jak ktoś się zajmuje czystą informacją, no to wiadomo, że przynajmniej tak kiedyś nauczano, że oddzielnie jest, tak, oddzielnie, oddzielnym czymś jest informacja, a potem można pozwolić na komentarz. To się w ostatnich latach psuje, tak jak i wiele innych rzeczy psuje. Nierzadko widać w prasie czy w telewizji, że informacja jest pomieszana z komentarzem i to wszystko jest już nie tak, jak kiedyś mistrzowie nauczali. Natomiast wracając do pani pytania, oczywiście pani, ale to akurat kultura jest czymś takim, no, że ja sobie wyobrażam, że oczywiście, że w kulturze moim zdaniem, nie muszę mieć racji, wręcz należy mieć własne zdanie, własny punkt widzenia i wręcz należy próbować przekonać do niego innych, no bo każdy z nas, jeśli je coś tam oceniam, to jestem przekonany, że ja mam rację, że mój pogląd, czy mój gust jest słuszny. Więc dobrze by było, żeby inni mieli podobny, prawda? Ale też mam świadomość, no, patrząc na teatr, no, mam świadomość, że stary teatr, który ja pamiętam sprzed 40 lat, czy jeszcze 30 paru lat, to był zupełnie inny teatr niż obecny stary teatr. Obecny stary teatr mnie w ogóle nie interesuje. Ja tam nie chodzę, bo nie mam po co. Znaczy, mnie Szekspir przerobiony na 16 sposobów w ogóle nie interesuje, czy Pan Tadeusz, czy inna klasyka. Ale też mam świadomość, że być może młodzież woli taki teatr, czy łaźnię nową. Więc ja jeszcze wpadnę panu w słowo. Dziennikarstwo nasze na tle dziennikarstwa zachodniego myślę, że wypada też bardzo też niekorzystnie. U nas zresztą tak samo na zachodzie. W tej chwili jest taka masa tytułów różnych brukowców, które zalewają takie wartościowe tytuły literackie, które właściwie nikną w tym tłoku wiadomości zupełnie niepotrzebnych, prywatnych, które są gonią za sensacją, a nie wnoszą nic jakby wartościowego. Giną felietoniści, eseiści, gdzieś to w ogóle umyka, bo ludzie tylko się jakby sugerują tymi rzeczami takimi sensacyjnymi. To jest bardzo zły kierunek, prawda, w dziennikarstwie, tak myślę. Pani, jak pan sądzi? Nie mnie porównywać prace zachodnie, bo za bardzo języki obce są mi obce, żebym udawał, że je... Ale u nas też jest to że czytam tamtą gazetę, tamte gazety. U nas coraz bardziej tak jest, oczywiście tak jak pani mówi, no, że przecież to czytelnik w sumie decyduje o tym, gdyby nie to, że tego typu tania sensacja ma wzięcie, gdyby nie to, że ludzie lubią się dowiedzieć, kto się z kim przespał i dlaczego i co z tego wynika dla małżeństwa jednej czy drugiej osoby, to ta prasa by nie istniała i nie byłaby tak masowo sprzedawana, gdyby ludzie łaknęli pism kulturalnych czy literackich, jakie pamiętam sprzed lat, prawda, to pewnie byśmy mieli jakąś kolejną kulturę, literaturę czy życie literackie. Skoro nie mamy, to znaczy, że nie ma na to popytu, no, rynek reguluje. A może za mało staramy wydobyć na światło dzienne i nauczyć ludzi takiego nawyku, nauczyć właśnie czytania literatury, takich zdań bardziej literackich wypowiedzi niż takich brukowych. Może tutaj też tkwi nasza odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, które kształtujemy. Długo by dyskutować, nie wiem. To jest pewnie kwestia domu, pewnie kwestia szkoły, pewnie kwestia internetu, który narzuca swoje wzorce. To jest jednak kiedyś, jako młody chłopak, czytałem książki, bo też miałem do roboty. Miałem radio w domu i książkę. Oni ci mają iPody, iPady, internety, gry, bajery, wszystko. Więc to już jest w ogóle inny świat. Ale oczywiście to o tym decyduje, no mówię, przede wszystkim dom, bo ja będę się zawsze upierał, że to dom narzuca wszystko.
idą, kształtuje potrzeby, gust i jakieś potrzeby kulturalne. Natomiast szkoła, zwłaszcza dzisiejsza, nie ma szansy, znacznie mniejsze. A przede wszystkim mam telewizję, która jest jaka jest. No, póki telewizja będzie wyłącznie narzucała tani gust i odpowiadała na zapotrzebowanie na rechot, a wszystko to, co będzie wartościowe, będzie albo w kanale kultura niszowym, podlagarski, bo niedostępnym. Albo niszowość. To nie, to nawet nie jest uśrednianie, żeby to było uśrednianie. No przecież to jest cały czas jazda w dół. No. Nie. Mhm. To jest to, że jakby już telewizja komercyjna narzuciła pewien ton, a telewizja publiczna robi to wszystko to samo, co komercyjna, tylko dwa razy gorzej. No właśnie, panie Wacławie, a jeszcze tutaj też odpowiedzialność dziennikarzy za słowo drukowane. Ostatnio jest taki trend, że też jakby nie liczą się z konsekwencjami, łamią prawo i jakby no to jest też takie trochę bezprawie, prawda, które też jakby nie liczą się z konsekwencjami tego, że kogoś mogą skrzywdzić, coś mogą powiedzieć, nie biorą jakby odpowiedzialności też za to, że mówią też nie do końca prawdziwe rzeczy. Stąd potem te sądy, procesy. Dziennikarze robią to, co robią, nie chcę ich bronić, natomiast wiem jedno, że my żyjemy generalnie w kraju, w którym się prawa nie szanuje. Skoro mamy rozliczne przypadki i to od że tak powiem, przedstawicieli władzy, poprzez parlamentarzystów i jeszcze wiele przypadków można wskazać. Ludzi, którzy mają prawo w nosie, mówiąc delikatnie, to trudno się dziwić, że inni tego prawa nie szanują. My nie egzekwujemy prawa, jeśli ono jest. Klasyczny przykład od lat. Zapisane jest czarno na białym, że nie wolno podawać danych, które pozwalają osobę podejrzaną, co najwyżej, zidentyfikować. A łatwo sobie przypomnieć, co było z Przemysławem W., z dodatkiem synem prezydenta, no to po cholerę to W., można było jasno dodać nazwisko. I dokładnie wiem, a jeszcze bardziej sobie wyobrażam, co przeżywał Bogusław Sobczuk, który przez parę lat był obrażany przez parę szmatławców. Pomawiany, mhm. A pisano Bogusław S., mhm. Prezenter telewizyjny, spotkań z Balladą, aktor mhm. filmu Wajdy i tak dalej. Mhm. No przepraszam, no zabić tego typu pałkarzy, bo to nie są dziennikarze, to jest pałkarstwo. Mhm. No tylko... No, podobno jest w tym kraju prawo, podobno jest sąd, podobno, nie wiem, życzę Bogusiowi, żeby kiedyś te wszystkie redakcje zaskarżył i wyciągnął od niej najgrubsze pieniądze. To jest niestety coś takiego. Ale upadek etosu tego zawodu niestety jest. Ale to się znowu zaczyna od tego, nie wiem, to przecież dziennikarz nie jest panem, sterem i żeglarzem i wiatrem zarazem. No, on pracuje w redakcji, w której na takie pisanie jest zapotrzebowanie, a potem ktoś to czyta i kwalifikuje do druku. No? Ja pamiętam, co było w tymże konkretnym przypadku Sobczuka. Jak się ta informacja pojawiła, to mój ówczesny, nieżyjący już znakomity naczelny Andrzej Lęczowski wyrzucił nawet wtedy wszystko to, co podał PAP, bo PAP wtedy też przekroczył normy. Żeby nie robić człowiekowi krzywdy. No tylko, że tego typu naczelnych, obawiam się, jest niewielu. No właśnie, i też w kontekście śmierci księżnej Diany, gdzie paparazzi ją, prawda, zaszczuli, no to są rzeczy naprawdę, które napawają przerażeniem. Paparazzi to jest zjawisko, o którym mnie trudno mówić, bo nie mam na szczęście z tym do czynienia ani tak, ani tak. To takie osoby jak Zbyszek Wodecki mogliby coś powiedzieć, aczkolwiek to on i tak jeszcze ma słaby, nie jest tak oblegany. Bo on na szczęście już jest trochę innego pokolenia. On nie jest tych młodych, co to teraz są celebryci znani z tego, że są znani. Więc się za nimi goni. Ale też no jest zapotrzebowanie. No. Ci paparazzi zarabiają pieniądze i wykonują ten zawód, bo jest na to zapotrzebowanie. Inna sprawa, i to też trzeba jasno sobie powiedzieć, tego typu tabloidy, mówiąc delikatnie, żyją też z tego, że znaczna część tych celebrytów goni za nimi. Oni sami prowokują, napiszcie o mnie, bo oni wiedzą, że jak przez 2 tygodnie nie będzie w żadnym koloraku, jak mówi Zbyszek Wodecki, wypadają z gry, o nich, tak? To ich nie ma. Mm-hmm. Oni muszą istnieć, prawda? I nieważne, że oni sami często domagają się, przecież to są naczynia połączone. To nie łudźmy się, że to się wszystko odbywa poza ich wiedzą. To jest często, dzwonię do znajomej dziennikarki, wiesz,
No i leci potem, czytamy, że właśnie tutaj chyba się rozstanie z mężem, bo no, no a na to jest popyt. No. A jak pan widzi młode dziennikarstwo, młodych dziennikarzy? Czy oni mają już jakąś taką charyzmę, osobowość, czy niekoniecznie? Pewnie są tacy, którzy mają, są tacy, którzy nie mają. Można się nauczyć tego zawodu? Oczywiście, że można. Uważam, że to ja... Czy trzeba mieć już w sobie jakieś takie predyspozycje? Nie. Jestem ostatnią osobą, która by chciała ten zawód mitologizować. Zawsze byłem przekonany zdania, jak miewałem zajęcia ze studentami, to zawsze powtarzałem jedno. To jest taki sam zawód, jak każdy inny. Piekarz piecze bułki, jak ich wypiecze 1000, to już coś tam umie. Jak już wypiecze 10 000, to umie jeszcze więcej. To jest naprawdę taki sam zawód, jak każdy inny. Można się go nauczyć do pewnego stopnia. A potem oczywiście, jak w każdym zawodzie, no, raz z dziennikarza potem wyrasta Ryszard Kapuściński, raz wyrośnie Hanna Kral, no a raz wyrośnie ktoś, kto nigdy nic, no i zapisze oczywiście ileś tam gazet, tacy też są potrzebni. Panie Wacławie, na zakończenie naszego spotkania, proszę nam powiedzieć, co pana jeszcze interesuje oprócz dziennikarstwa? No i to powoli mnie już interesuje, no powoli mam jeszcze ochotę na napisanie jakiejś kolejnej książki, jednej czy drugiej. Na jaki temat? Co to bo będzie? Na tych trzech bym nie chciał poprzestać. Ja jestem, mówię, no głów piwnicznych nie ma, o których wspomniałem. Ja się cieszę, że jestem autorem książki Moje w opero wstąpienie, rozmowę z Jadwigą Romańską, bo to jest największa gwiazda naszej opery w Krakowie. Maestra ma dzisiaj 84 Pokażemy lata. I ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że Jadzia mnie wybrała jako autora rozmów z nią, często bardzo intymnych, bardzo, bardzo osobistych. Oczywiście po tym czytaliśmy to oboje i ustalaliśmy ostatni kształt tego tekstu. Wiem, że ta książka jest czytana i jest dobrze przyjmowana. No ostatnia książka, to oczywiście to wspomniany już Zbyszek Bodecki, też się cieszę, bo po 25 latach znajomości, nieprzesadnie bliskiej oczywiście, gdzieś się nam udało ze Zbyszkiem ileś tam kilkadziesiąt godzin z tobą spędzić. A plany na przyszłość? I powstała ta książka. No panie, o planach to się trudno mówi, o jednym planie powiem, dlatego że on jest jakby niezrealizowany od lat, a mimo że mimo umowy z pewnym wydawnictwem i mimo, ja o tym właściwie już od lat mówię, no chciałbym móc skończyć książkę o Janie Kantym Pawluśkiewiczu, bo to wielki twórca, fantastyczny artysta, a przy tym ogromnie wspaniale opowiadający o sobie, o życiu i o innych człowiek, mówiący bardzo osobnym, podszytym autoironią językiem. Jakby się udało mi tę książkę skończyć, ona jest rozgrzebana i leży tam z wielu powodów, powiedzmy sobie jasno, finansowych, to ja bym byłby szczęśliwy. No i mam jeszcze jeden pomysł, ale jak znajdę wydawcę i podpiszę umowę, to o nim głośno powiem, bo nie chcę konkurencji podpowiadać, co można by w takim mieście jak Kraków zrobić. Mówię o książkach, dlatego że zawód dziennikarski po 36 latach już mnie może mniej fascynuje, a poza tym to zawsze miło, jak po roku pracy można mieć coś, co nie jest jeden dzień żyjącą gazetą, tylko jest, jednak już jest coś książką. Coś trwałego. Coś, co ma swoją kładkę, co gdzieś leży może na półce, a może zostanie. Także, ponieważ gazet, czy tekstów gazetowych, bo przecież publikowałem gdzieś tam jeszcze w innych miejscach, napisałem nie wiem ile, ale przez te lata, ale od cholery i trochę. I one gdzieś tam sobie są i z wielu jestem dumny nawet i wielu mnie dał, wiele przyniosło mi satysfakcję i radość. Ale jednak mówię, no tego było dużo, a książki mam dopiero za sobą trzy, bo nie mówię takich, których byłem współautorem. Więc dlatego mi się marzą kolejne. I za to panu za życzę, to trzymać w takim razie. A państwu dziękuję bardzo za spotkanie, panu również, do widzenia. Dziękuję bardzo.